Tu jest jedna poprawka. Lokalizacja kasyna gry w budynku hotel stary w ulicy Szczepańskiej 5 w Krakowie. Drugie czytanie. Jest poprawka pana radnego Włodzimierza Pietrusa. Referuje pan Tomasz Popiołek. Jest pan Tomasz Popiołek. Mamy jeszcze trzy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Do druku numeru 998 wpłynęła jedna poprawka pana radnego Włodzimierza Pietrusa, który proponuje w projekcie uchwały w paragrafie pierwszym zamiast sformułowania opiniuje się pozytywnie wprowadzić nowy zapis w brzmieniu opiniuje się negatywnie. Do projektu uchwały nie wpłynęła żadna autopoprawka, jak również nie została opracowana opinia prezydenta miasta Krakowa w zakresie przedmiotowej poprawki pana radnego Pietrusa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pani panów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad poprawką pana Włodzimierza Pietrusa. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem poprawki pana Włodzimierza Pietrusa? Czekamy. Nie, czekamy, czekamy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 11 osób za, 21 osób przeciw. 3 osoby się wstrzymały, stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania całości druku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 998? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 16 osób za, 14 przeciw. 2 osoby się wstrzymały, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Bardzo proszę na bardzo proszę. O wydruk. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 998. Dziękuję.